Temat dzisiejszej lekcji to muzea biograficzne i izby pamięci. Jest to trzeci z kolei temat dotyczący antropogenicznych walorów turystycznych Polski, po temacie dotyczącym zabytków architektury i budownictwa oraz po temacie dotyczącym muzeów specjalistycznych i obiektów unikatowych. No dzisiaj, jak i na następnej lekcji, zajmiemy się muzeami biograficznymi i izbami pamięci, a więc miejscami, które są związane z mniej lub bardziej znanymi, słynnymi Polakami. I zaczniemy sobie od słynnej Klikoteki w Krakowie, czyli miejscu, które poświęcone zostało Tadeuszowi Kantorowi. Tadeuszowi Kantorowi, który był głównie reżyserem, ale także malarzem, scenografem czy też grafikiem. Żył w latach 1915-1990, a znany był między innymi z tego, że to on założył słynny teatr krakowski Klikot 2. Tutaj macie oczywiście Tadeusza Kantora w pełnej okazałości. A skoro jesteśmy w Krakowie, to warto wspomnieć o kolejnym słynnym krakowskim twórcy, a mianowicie Janie Matejce. No myślę, że Matejki akurat nikomu specjalnie przedstawiać nie trzeba. Malarz, który zasłynął przede wszystkim z malowania scen historycznych. No, jego najsłynniejsze dzieło to chyba Bitwa pod Grunwaldem. Żył w latach 1838-1893. Oczywiście Matejko przez całe życie związany był z Krakowem. To tu się urodził, tu tworzył i tutaj macie właśnie kamienicę, gdzie mieszkał, gdzie tworzył, a gdzie dzisiaj urządzono Muzeum Jana Matejki. To oczywiście kamienica, miejsce położone przy słynnej ulicy Floriańskiej, prowadzącej wprost na krakowski rynek od oczywiście bramy Floriańskiej. To jest fragment tak zwanej Drogi Królewskiej. Natomiast no oczywiście Matejko, tak jak powiedziałem, mieszkał i tworzył w Krakowie. Co za tym idzie, tu także został pochowany. Natomiast tu macie jeszcze Muzeum Pamiątek po Janie Matejce w Nowym Wiśniczu. To jest miejsce, gdzie znajdowała się słynna koryznówka, czyli właściwie chata, którą zresztą tutaj widzicie na fotografii, należąca do siostry Jana Matejki. Matejko był tutaj częstym gościem właśnie u siostry, stąd też to właśnie tu w Nowym Wiśniczu urządzono Muzeum Pamiątek po naszym słynnym polskim malarzu. Tak prezentuje się fragment muzeum w Nowym Wiśniczu wewnątrz. No a tutaj oczywiście Jan Matejko, jego autoportret, natomiast z lewej strony grób Jana Matejki, który tak jak wspomniałem, został pochowany właśnie na cmentarzu rakowickim w Krakowie. I kolejny znany krakowianin, mianowicie Józef Mechofer. Tu widzicie dom Józefa Mechofera i jego pracownię. Mechofer, który był artystą, malarzem, wizażystą czy też grafikiem, no, znany m.in. z tego, że wspólnie ze Stanisławem Wyspiańskim malował polichromię w kościele mariackim w Krakowie. Zresztą studiował, mam tu na myśli Józefa Mechofera, między innymi u wspomnianego przeze mnie wcześniej Jana Matejki. Żył w latach 1869-1946, związany oczywiście z Krakowem, to miejsce, gdzie tworzył, gdzie mieszkał, a tak prezentuje się sam wspomniany Józef Mechofer. No i kolejny, nie mniej znany Polak, to oczywiście Mikołaj Kopernik, którego też myślę, że nikomu specjalnie przedstawiać nie trzeba. Oczywiście słynny polski astronom, żyjący w latach 1473-1543. I tu warto pamiętać o tym, że z Kopernikiem, co może Wam się przydać przy okazji egzaminów, związane są głównie dwie miejscowości w Polsce. Pierwsza to oczywiście Toruń, miejsce, gdzie urodził się Mikołaj Kopernik. Konkretnie urodził się w kamienicy, której fragment widzicie tutaj na załączonej
fotografii i jest to no niejako miejsce, z którego Kopernik pochodził i miejsce dość powszechnie z astronomem kojarzone. Natomiast drugim takim miejscem, może mniej powszechnie kojarzonym z Kopernikiem, a warto też je zapamiętać, jest oczywiście Fromborg, czyli miejsce położone, właściwie miejscowość położona na Warmii, tuż nad Zalewem Wiślanym, którego zresztą fragment tam widać w tle i słynne wzgórze fromborskie. Fromborg to miejsce, gdzie Kopernik w zasadzie spędził część swojego życia. Tu zmarł, tu został pochowany i to właśnie między innymi tutaj we Fromborgu stworzył swoje najsłynniejsze dzieło zatytułowane O obrotach ciał niebieskich. No i tutaj oczywiście macie postać słynnego astronoma, czyli Mikołaja Kopernika. No i oczywiście kolejny słynny Polak, czasy już zdecydowanie nam współczesne, czyli Wadowice i dom rodzinny ojca świętego Jana Pawła II. No oczywiście Karol Wojtyła, bo tak zanim został papieżem nazywał się papież Jan Paweł II, był Polakiem, urodził się w Wadowicach niedaleko Krakowa, a żył w latach 1920-2005. Od 16 października 1978 roku do 2 kwietnia 2005 roku, a więc do samej śmierci, był papieżem, jednym z bardziej znanych, bardziej szanowanych papieży. Oczywiście przybrał imię Jana Pawła II, a w Wadowicach, w miejscu, gdzie się urodził, urządzono oczywiście muzeum poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II. I kolejny słynny Polak to oczywiście Fryderyk Chopin, słynny, chyba najsłynniejszy polski kompozytor, żyjący w latach 1810-1849. No nie pożył długo, bo raptem 39 lat, ale to ze względu na to, że cierpiał i w konsekwencji zmarł na gruźlicę, natomiast zmarł w Paryżu, a w Żelazowej Woli się urodził. To właśnie tutaj, w tym dworku, w Żelazowej Woli, położonej niedaleko Warszawy, nasz słynny kompozytor się urodził i stąd też właśnie tu w Żelazowej Woli urządzono muzeum mu poświęcone. Z lewej strony macie oczywiście zdjęcie Fryderyka Chopina, a z prawej grób Fryderyka Chopina, bo tak jak powiedziałem, zmarł w Paryżu, a pochowano go na słynnym cmentarzu Père Lachaise. Tam spoczywa jego ciało, natomiast serce Fryderyka Chopina sprowadzono do Polski i bodajże umieszczono w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. No i kolejne miejsce związane z tym razem z Władysławem Hasiorem. Galeria Władysława Hasiora. Hasior był rzeźbiarzem i malarzem, właściwie twórcą związanym z Podhalem. Mieszkał w Zakopanem i stąd też to właśnie tutaj mamy galerię właśnie mu poświęconą. Natomiast urodził się nieco dalej na wschód, bo w Nowym Sączu. Natomiast znany był z tego, że tworzył głównie z tak zwanych przedmiotów, nazwijmy to w cudzysłowie, niepotrzebnych. I to właśnie jego prace z tychże przedmiotów umieszczono właśnie w galerii w Zakopanem. Żył w latach 1928, zmarł w 1999 roku. No i tutaj macie Władysława Hasiora przy pracy. I mieszkanie, pracownia Kazimiery Iłakiewiczówny w Poznaniu. Iłakiewiczówna była poetką i tłumaczką. Żyła w latach 1892-1983. Po śmierci pochowana w Warszawie na Powązkach. I tym razem Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów we wsi Stawiska. Iwaszkiewiczowie to małżeństwo pisarzy, tak? Anna, która żyła w latach 1897-1979, i Jarosław, który żył w latach 1894-1980. Mieszkali w Stawiskach, w tej oto willi, w tym oto domu. Stąd też to właśnie tutaj urządzono muzeum poświęcone pisarzom. Natomiast pochowani zostali w niedalekim Brwinowie
Tu macie Annę i tu macie Jarosława Iwaszkiewiczów, a tu oczywiście ich grób, tak jak powiedziałem, pochowani w niedalekim od stawisk Brwinowie. No i Muzeum Biograficzne Władysława Orkana. Władysław Orkan to kolejny, tym razem pisarz, ale kolejny z Polaków związany oczywiście z Podhalem. Urodził się w Porębie Wielkiej i generalnie powiedzmy związany był właśnie tutaj z Małopolską, głównie z Podhalem. Żył w latach 1875-1930, natomiast no, Orkan był głównie pisarzem, pisarzem oczywiście z okresu Młodej Polski. Został pochowany w Zakopanem na słynnym cmentarzu na Pęksowym Brzysku. I kolejny, myślę, że dość znany twórca to oczywiście Bolesław Prus, autor m.in. Faraona czy też Lalki, żyjący w latach 1847-1912. Natomiast w Nałęczowie urządzono Muzeum Bolesława Prusa, a to ze względu na to, że Prus często w Nałęczowie bywał jako kuracjusz. No bo przypomnę, że Nałęczów to jedno ze słynniejszych polskich uzdrowisk. Natomiast po śmierci pochowano go na Powązkach, czyli słynnym cmentarzu w Warszawie. Macie tutaj postać Bolesława Prusa i macie też jego grób z prawej strony. No i oczywiście Muzeum Emila Zagadłowicza. Emil Zagadłowicz był poetą, który w zasadzie pochodził z Gorzenia Górnego, a pochowany został w Sosnowcu. Właściwie no poeta znany głównie w kręgach powiedzmy śląskich, bo jest to poeta pochodzący ze Śląska, żyjący w latach 1888-1941. A skoro przy Śląsku jesteśmy, to warto wspomnieć jeszcze o jednym słynnym Ślązaku, mianowicie Gustawie Morcinku, który był przede wszystkim nauczycielem, pisarzem, a także posłem na Sejm w okresie PRL-u. Natomiast mieszkał, związany był ze Śląskiem, natomiast mieszkał w Skoczowie i to właśnie tu urządzono muzeum mu poświęcone. Tutaj macie Gustawa Morcinka. I kolejny ze słynnych Polaków to oczywiście Jan Kochanowski i Muzeum Jana Kochanowskiego w Czarnolesie. Myślę, że Kochanowskiego nie trzeba nikomu specjalnie przedstawiać. Autor słynnych fraszek czy też trenów. Żył w latach 1530-1584. No, mieszkał właśnie w Czarnolesie, w miejscu, w którym dzisiaj znajduje się Muzeum Jana Kochanowskiego, natomiast był także posłem RP i podczas jednej z takich wizyt poselskich w Lublinie zmarł na atak serca. Jego ciało sprowadzono do Zwolenia i pochowano w tutejszym kościele. Kościół macie z prawej strony, z lewej macie oczywiście postać Jana Kochanowskiego. I Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego, jeden z podniejszych w zasadzie polskich pisarzy. Kraszewski w Romanowie bywał u swoich dziadków, którzy posiadali tutaj dom, stąd też właśnie w Romanowie urządzono muzeum poświęcone pisarzowi. Kraszewski żył w latach 1812-1887. Zmarł w Genewie, a pochowano go w krypcie zasłużonych w słynnym kościele Paulinów na Skałce w Krakowie. Tu oczywiście jeszcze Muzeum Kraszewskiego w Poznaniu, gdzie bywał i gdzie tworzył. I willa Juliana Fałata. Julian Fałat był malarzem. Między innymi znany też z tego, że był rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Żył w latach 1853-1929. Mieszkał w Bystrej Śląskiej, no i to właśnie tutaj w Bystrej Śląskiej, niedaleko Bielska-Białej, stworzono muzeum mu poświęcone, zresztą nie tylko tutaj mieszkał, ale tu też zmarł. No i w końcu Muzeum Karola Szymanowskiego, słynna Atma w Zakopanem. Szymanowski to oczywiście jeden ze słynniejszych polskich kompozytorów, żyjący w latach 1882-1937. Natomiast, no podobnie jak Chopin, cierpiał na gruźlicę, leczył się na tą gruźlicę i ze względu na to, że był gruźlikiem, to lekarze zalecili mu funkcjonowanie w takim górskim klimacie, stąd też
zmienił miejsce swojego zamieszkania i zamieszkał właśnie w willi Atma w Zakopanem, której fragment widzicie tutaj na fotografii. Natomiast zmarł w Lozannie w Szwajcarii podczas jednej z kuracji, a jego ciało pochowano w krypcie zasłużonych w kościele Paulinów na Skałce. No i Muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Ildefons Gałczyński był poetą, żył w latach 1905-1953. Mieszkał w Karwicy przez ostatnie lata swojego życia, przez ostatnie w zasadzie 3 lata swojego życia. Tu zmarł na atak serca i tu też urządzono muzeum mu poświęcone, pochowany na Powązkach w Warszawie. Grób Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego macie po prawej stronie, po lewej samego zainteresowanego. No i na zakończenie jeszcze dwóch słynnych Polaków. Pierwszy to oczywiście Kornel Makuszyński i Muzeum Kornela Makuszyńskiego w Zakopanem. Makuszyński, który znany jest głównie z tego, że był autorem no przede wszystkim słynnego Koziołka Matołka, który pochodził z Pacanowa, no, czy też autorem innych, powiedzmy, bajek dla dzieci. Urodził się w 1884 roku, zmarł w 1953. Od 1950 roku mieszkał w Zakopanem, właśnie w tej willi, którą tutaj widzicie. Po śmierci willi urządzono muzeum poświęcone Makuszyńskiemu, a samego Makuszyńskiego pochowano, co widać tu z lewej strony, na słynnym Pęksowym Brzysku, czyli na cmentarzu w Zakopanem. I ostatnia postać dzisiejszej lekcji to Henryk Sienkiewicz w Poznaniu, gdzie tworzył, gdzie często bywał, przyjeżdżał na odczyty. Urządzono Muzeum Literackie Henryka Sienkiewicza. Natomiast miejscem zdecydowanie bardziej znanym, jeżeli chodzi o Henryka Sienkiewicza, jest słynny Oblęgorek na terenie województwa świętokrzyskiego, czyli taka letnia rezydencja, powiedzmy, Sienkiewicza, którą otrzymał na 25-lecie swojej pracy twórczej. To był taki dar, powiedzmy, polskiego narodu. Tak więc tak to wygląda. No oczywiście Sienkiewicz, znana postać, laureat Nagrody Nobla. Natomiast w Oblęborku generalnie przebywał, natomiast Sienkiewicza pochowano w kościele świętego Jana Chrzciciela w Warszawie i tutaj właśnie krypta z ciałem Henryka Sienkiewicza. Żył w latach 1846-1916 i jeżeli chodzi o dzisiejszą lekcję, byłoby to na tyle. Do usłyszenia.